Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z poradnika do PokéWords, jak zacząć w tej grze zacnej gierce. Ponieważ wiele osób pyta się, jak zacząć i ogólnie jak zdobywać profity, jakby nie patrzeć, dużo kasy, lepsze Pokémony, wygrywać turnieje. Więc postanowiłem zrobić serię kilku odcinków, kilku poradników właśnie do PokéWorsów. I pierwszy odcinek będzie polegał na PA. No bo jednak dużo osób się mnie pyta, skąd ja mam tyle ołków. No i dzięki temu mogę mieć bardzo dużo wypraw. No nie wiem, jak to w sumie ująć. No po prostu dużo mogę zrobić. Ale to i tak nie jest, powiedzmy, ten poziom tych czołowych graczy. Ale na początku wam to powinno starczyć. Więc co jest bardzo istotne? Są dwa sposoby, by jakby dostawać punkty akcji. Możecie poprzez, tak jak mówiłem, drink, napoje doktora Oaka, które regenerują całe punkty akcji. Ewentualnie możecie również drugie, chociaż mniej, są jakby mniej użyteczne, bo tylko regenerują 120 punktów, ale możecie je tworzyć w warsztacie, więc już musicie sami sobie odpowiedzieć, czy warto, czy nie warto. I hiperdrinki, 120 punktów akcji, no to nie jest dużo. Ale zawsze jak wypadną z skrzynek, czy innych rzeczy po prostu, czy innych możliwości, warto je zużywać zamiast ołków, bo jakby regenerują, wyklikacie, więc warto to robić. Więc jak najlepiej zacząć? No bo pewnie, może tak, bo jest przygotowane specjalnie konto do tego, więc zaraz wam pokażę, jak tu wszystko ładnie zrobić. Więc cięcie. I teraz tak, jesteśmy na koncie, które stworzyłem specjalnie do tych poradników. I teraz tak, pamiętajcie, że dwa konta są nielegalne, bo za to możecie dostać bany, albo co w najgorszym wypadku permabana. Ja dostałem za przyzwoleniem administracji, więc to konto zostanie usunięte od razu po skończeniu ogólnie poradników, więc pamiętajcie, nie róbcie dodatkowych kont, miejcie jedno, bo tylko to jest wam potrzebne. I teraz tak, bo to jest pierwszy poziom, nic tu nie jest robione. I teraz tak. Co wam będzie potrzebne, to przedmioty zwiększające maksymalną ilość PA. Bo teraz tak, 120 macie tylko punktów na sam początek, a ja mam 185. Już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że rower, mapa świata, wygodne buty oraz rolki dają wam jakby więcej punktów akcji. Rolki dają 20, no i tam poszczególne dają ileś tam procent. Łącznie macie 102, 180. Z odpowiednimi jakby salami, do których zaraz przejdę, możecie zwiększyć sobie po prostu ten przychód. A raczej po prostu zwiększyć ilość. O to mi chodzi. I teraz tak. No, macie już tutaj PA zwiększone maksymalnie. No i co dalej robić? No, a mianowicie potrzebujecie ołków. No bo jakby nie patrzeć, je potrzebujecie, żeby dalej klikać. No i teraz pytanie, jak je zdobyć? A sposobów jest kilka. I teraz tak, zacznijmy od najprostszego, czyli zadania codziennego. Zadanie codzienne
Jest to banalne do zrobienia. No ja akurat mam takie. Więc zróbmy na szybkości. Oczywiście te pigiem. Tutaj warto poleczyć. I teraz tak, przegrałem. I teraz co jest istotne? Jeżeli zaczynacie, do 10 poziomu macie za darmo leczenie, więc nie musicie się obawiać o pieniądze. To jest bardzo istotne. Nie musicie się martwić o płacenie za leczenie Pokémonów, bo macie za darmo do 10 poziomu, pamiętajcie. I proszę bardzo, już jest 40 tysięcy plus zrobione zadanie. I teraz tak, już mamy dodatkowe ołki i bilet codzienny. I teraz bilet codzienny jest bardzo istotny, ponieważ za to, za darmo możecie jeśli użyję teraz biletu, to zaraz po prostu zrobię. O, i macie kolejne zadanie i możecie robić je w nieskończoność przez cały dzień. Ile macie, tyle możecie zrobić. I to jest bardzo fajne. Oczywiście macie za PH, żeby nie było, ale no to na początku to nie macie tych PH, ale do tego nie dzisiaj. I teraz tak. No macie zadania te codzienne, ale już nie macie ani ołków. Znaczy, przepraszam, nie macie już ołków, nie macie już zadań codziennych, no i nie macie PH, nie macie biletów. Teraz co robić? No, jest coś takiego jak laboratorium ołka, ale to jest, widzę, że od drugiego poziomu, więc wbijmy go. Tutaj, o, elegancko, drugi poziom. I oczywiście tutaj za poziomy macie, teraz macie dodatkowe przedmioty i ogólnie, więc to jest bardzo fajne w zaczynaniu, więc no. No i teraz już macie dostęp do zadań ołka. No, co to jest są zadania ołka? Tu macie, w prosty sposób możecie zarabiać pieniądze oraz ołki. No jak widzicie, tutaj nie jest za wiele, ale zawsze jest coś. Zawsze jest coś. O, tu za kamień ognia, który możecie potem sprzedać na targu. Zawsze profit. Ja polecam zaczynać w Unowie. Jest to piąta generacja. Oczywiście starter dowolny, ale możecie oczywiście zaczynać w każdej lokalizacji, inaczej w każdej generacji, jakiej tylko chcecie. Macie 7 do wyboru, więc do wyboru do koloru. Ja polecam Unowę, ponieważ pierwsze zadanie to jest odwiedzić 200 razy, trzeba zbadać, tunel. Dostajecie za to 500 tysięcy. Na początek to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Tylko teraz tak. Potrzebujecie dwóch rzeczy. Tylko, o. Potrzebujecie latarki. I to jest zakup jednorazowy. I potrzebujecie baterii. Baterii potrzebujecie 200. No bo 200 razy potrzebujecie wędrować w tej lokalizacji. I oczywiście ważne. Przyjąć to zadanie. Przyjmijcie je. Bo inaczej wam nie zaliczać. No, niestety przegrałem. No, cóż, życie. Możecie tak sobie jeszcze ułatwić, wrzucając Pokémony, żeby powiedzmy mieć tam jakiś tam minimalny team, żeby móc walczyć. No, niestety dalej przegrałem. W sumie warto od razu wpłacić wszystko do depozytu. Tylko uważajcie, bo jest prowizja. Ale to za chwilkę, bo albo może od razu powiem. Waszym najważniejszym zadaniem, które zaczynacie grę i macie już, macie konto, macie już trochę ołków i w ogóle zbieracie kasę. Zbieracie po prostu no, jak najwięcej pieniędzy się da. I teraz tak, waszym głównym celem jest zdobycie premium, konta premium. I teraz plusik. Macie 7 dni za darmo. Macie okres próbny 7 dni premium max. Co daje? Zwiększa wynagrodzenie w hodowli. Czyli sprzedajecie Pokémony i 20% więcej dostajecie. Super. Koszt? No na tym poziomie jeszcze nie, ale możecie. 20% za leczenie, no wam się nie przyda, no bo macie za darmo. Wynagrodzenie za pracę, to nie tutaj, to nie w tym odcinku. To jest bardzo ważne, brak prowizji w depozycie, bo
nie ma sensu, żebyście płacili za to. 20%, 15% do regeneracji punktów akcji, no czyli będzie wam po prostu więcej tych punktów zbierało. Tutaj eventowe, i tutaj co tydzień zyskujecie unikalną skrzynkę premium. No to dla was jest super fajne. I codziennie jeden macie darmowy napój ołka za darmo. Ale no już wam się skończyło ten okres próbny i w ogóle. I teraz tak, macie dwie opcje. Macie premium zwykłe. No macie tutaj brak prowizji. Z tego co chyba widzę, to tylko różni się tym. A nie. Okej, różni się kilkoma rzeczami, bo tutaj jest 5. Macie więcej ofert. No i tutaj macie takie podstawowe rzeczy, które wam się po prostu przydadzą. Codziennie napój ołka. No, dwa shiny bole. Je możecie od razu sprzedać, żebyście mieć pieniądze. No i oczywiście tańsze, jakby nie patrzeć. I co miesiąc 400 tylko. Ale jeśli mam być szczery, na waszym miejscu zaoszczędziłbym trochę więcej i zebrał na to, ponieważ macie więcej, macie dodatkowe profity, bo macie więcej punktów akcji, regeneracji oczywiście, macie punkty eventowe, no i ikonka, no to tam jest mało istotne. Wybieracie Pokemona za darmo, codzienne bilety i jeden Master Ball, czyli macie zdecydowanie więcej. No tylko, że cena też jest, no, też trochę większa, bo 2,5 tysiąca prawie. I 500 co miesiąc. Ale myślę, że to jest warte swojej ceny. No i teraz tak, no macie dwie opcje, żeby zrobić, albo kupić, albo wymienić je poprzez jeny, ale to nie w dzisiejszym odcinku, tylko w następnym dopiero, bo to jest odcinek OPA. Teraz tak, no generalnie macie konto premium, no i na przykład w lokalizacjach szukacie, szukacie i pyk, macie skrzynki. O, mam idealnie, mam jedną skrzyneczkę. No i na przykład otwieracie sobie, otwieracie. No i na przykład dostajecie po prostu, na przykład możecie dostać ołki. Też możecie, w lokalizacjach możecie znaleźć, to jest ważne. Jak jeszcze w prosty sposób? Konkursy ogólnie w Pokéwarsach możecie zdobywać. Konkursy na Facebooku, więc możecie zalajkować. Darmowe PA. Tutaj ważne. Macie 8 linków, na które trzeba po prostu wejść i zamknąć, i to jest wszystko. I zyskacie więcej. No, trochę zyskacie. No, nie cały pasek, tylko trochę. I tutaj macie, już przy okazji powiem, macie 100 punktów PH za polubienie Storana. Proste, proste. Takie, jeszcze takie przy okazji. Za osiągnięcia również macie. Za łapanie Pokemonów też macie. Też dostajecie jakieś tam bonusy i tym podobne. I teraz tak. Jeśli chcecie zwiększać sobie jakby. A nie, nie chyba nie ma. Dobra, no to wam nie pokażę. Ale teraz tak. Na pewno, no, ważne są sale. Bo niektóre sale dają. No, każda sala daje bonus, jeśli przejdziecie. Ale szczególnie skupcie się na tych czterech, bo z tego co widziałem, to są, no, takie najbardziej w sumie przydatne. A mianowicie. W drugiej generacji siódma sala daje bonusy. Trzecia generacja, trzecia sala również daje bonusy do PA. Piąta sala, trzecia, czyli właśnie ta. Szansa na niezabranie PA podczas polowania. Na przykład typu różne tam macie wydarzenia. No i możecie na przykład stracić. I szósta generacja, druga sala. Więc to również macie salki. No. I jak wbijecie tutaj trzeci poziom, no wbijacie sobie i ogólnie będziecie już mieli dostępny czat, to będziecie mieć coś takiego jak zadania czasowe. No i generalnie tam wszyscy mogą wybrać udział. Jeśli wygracie, to dostajecie dodatkowe tam
PH, PA i ogólnie trochę tam chyba jeszcze kasy dostajecie. Więc warto w sumie też robić, bo też w sumie to jest darmowe. I coś, że możecie oczywiście robić, to za PH robić PA. Proste, no proste, tak? I to w sumie jest tyle, co chciałem w tym odcinku przekazać. Jeśli oczywiście znacie inne, czy może gdzieś się pomyliłem, czy macie pytania, to po prostu piszcie w komentarzach, żeby każdy po prostu widział, jakby miał pytania, to po prostu najpierw zobaczył, czy jest w opisie. Nie w opisie, tylko w komentarzach. I tam po prostu mógł sobie w łatwy i prosty sposób zobaczyć i zapytać się. Każdy wie, o co chodzi. Więc ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że trochę wam przybliżyłem bliżej odnośnie jak zdobywać punkty akcji w Pokéwarsach. Więc mam nadzieję, że w tym momencie będziecie dużo więcej zbierać akcji, ołków. A nawet jeśli wiedzieliście, to macie taki mały poradniczek do tego, jak możecie w łatwy sposób zdobywać. I tyle. Ode mnie to wszystko. Więc ja dziękuję za uwagę. Więc do zobaczenia.